Dzisiaj chcieliśmy pokazać nieco odświeżony model 525HE4, ale także kilka innych maszyn do cięcia żywopłotu z gamy Husqvarna. Podstawowy model, jeżeli chodzi o nożyce na wysięgniku, takie dosyć długie urządzenie, model 120 ITK4, HK4 właściwie, bo tak się nazywa ta przystawka do cięcia żywopłotów. Maszyna po rozsunięciu, jej maksymalna długość to ponad 285 cm. Ta czwórka w nazwie jest troszeczkę kłopotliwa czasami, bo producent to określa jako 4 metry zasięgu i też tutaj pojawiają się pytania, czy te nożyce mają 4 metry. Otóż ten zasięg to wysięg plus wysokość operatora, czyli tak jak w tej chwili mogę sięgać do około 4 metrów w górę. Złożymy sobie te nożyce, żeby było wygodniej. I teraz tak, głowica kątowa jest ustawiana. Możemy ją sobie ustawić tutaj pod kątem, co nam ułatwia pracę na przykład przy jakichś niskich żywopłotach. Maszyna jest stosunkowo lekka, bo nawet bardzo lekka w porównaniu do maszyny spalinowej, więc jeżeli mamy jakiś taki młody żywopłot, nie musimy tego robić w jakiejś nienaturalnej dla naszego kręgosłupa pozycji, tylko możemy to ciąć w ten sposób. A ewentualnie przy wysokich żywopłotach możemy tą głowicę ustawić pod kątem 90 stopni w ten sposób, co nam umożliwia cięcie i formowanie jakichś wysokich żywopłotów od góry. Kolejna ważna rzecz, maszyna jest bardzo przyjazna, jeżeli chodzi o transport, ze względu na to, że ona się tutaj dzieli. Po złożeniu mieści się w każdym samochodzie tak naprawdę. Dodatkowo ciekawostką jest to, że jeżeli kupicie takie nożyce, możecie sobie dokupić tą drugą część z podkrzesywarką, czyli taką piłą z łańcuchem na wysięgniku do obcinania grubszych gałęzi. Wracając jeszcze do tematu samych nożyc. Tutaj odstęp między zębami wynosi około 20 mm, natomiast producent zaleca 15 mm, jeżeli chodzi o średnicę obcinanych gałęzi. Tą maszynę też można kupić w zestawie z baterią i z ładowarką. Występuje ona także solo, natomiast w zestawie z baterią BLi10 wytrzymuje około 50 minut ciągłej pracy. Do tego urządzenia możemy zastosować akumulatory BLi10 oraz BLi20. Nie powiedziałem chyba jeszcze jednej dosyć istotnej rzeczy. Prędkość posuwowa listwy tnącej to jest około 2700 cięć na minutę. Tutaj taki spust bezpieczeństwa i dopiero wtedy możemy złapać za cyngiel i uruchomić nożyce. Myślę, że warto dać jeszcze jedną rzecz, jeżeli jesteśmy już w temacie tych nożyc akumulatorowych. No są to urządzenia bardzo ciche. Koniec zostawiliśmy sobie wspomniany na początku model 525HE4. Jest to maszyna na wysięgniku. Długość transportowa, czyli w tej chwili maszyna jest złożona na maksa, wynosi około 177 cm, więc możemy przyjąć, że do transportu potrzebujemy około 1,80 m miejsca. Odstęp między zębami to jest 30 mm, długość listwy tnącej 60 cm. W tej chwili na maksymalnej długości nożyce mają około 265 cm. Tą listwę tnącą możemy ustawiać pod kątem, bardzo podobnym jak w maszynie akumulatorowej, właściwie taki sam. To jest to 90 stopni plus około 45 stopni w drugą stronę. Czyli regulacja w zakresie 135 stopni, która pozwala na cięcie zarówno jakichś niskich żywopłotów. Przy ustawieniu wzdłużnie możemy formować ścianę wysokiego żywopłotu, a po ustawieniu 90 stopni w tą stronę możemy tak naprawdę ciąć jakieś wysokie żywopłoty, przycinając je od góry. Moc tego urządzenia wynosi 1 kW, czyli 1,36 konia mechanicznego. Są to najmocniejsze nożyce spalinowe w całej gamie maszyn Husqvarna. OK, i teraz ta najistotniejsza w naszym uznaniu różnica pomiędzy nożycami nowym modelem 525HE4 a tym modelem, który z powodzeniem funkcjonował przez ostatnich kilkanaście lat na rynku, czyli modelem 325HE4. Na tym starym naszym filmie widzicie, że tam mieliśmy pokrętło, którym luzowaliśmy tej obejmę i to nam pozwalało na ustawienie dedykowanego kąta pracy. Natomiast to musimy przyznać, że po iluś latach zdarzało się, że te elementy tego mocowania się wyrabiały, co skutecznie uniemożliwiało pracę, bo listwa tnąca podczas pracy sama potrafiła opadać na przykład. To rozwiązanie zastąpiono czymś, co jest genialne w swojej prostocie, bardzo skuteczne i trwałe, czyli po prostu odciągając tą dźwignię, chowa nam się tutaj taki bolec, a ten bolec
wchodzi bezpośrednio w te otwory, które pozwalają na dostosowanie kąta pracy. No, urządzenie, rozwiązanie mega proste, ale naprawdę bardzo trwałe, bo w tej sytuacji no, nie mamy jakichś mechanizmów skomplikowanych, tylko po prostu bardzo proste i skuteczne rozwiązanie. Niestety nie mamy do dyspozycji żadnego żywopłotu, ale postanowiliśmy, że pokażemy, jak działają te najsłabsze w całej gamie, jeżeli chodzi o moc nożyce, czyli 115 i HD45, maszyna akumulatorowa. Ze względu na to, że cóż, może trochę rzadziej, ale i tak stosunkowo często spotykamy się z opiniami, że te maszyny akumulatorowe, maszyny bateryjne to są zabawki. No nie jest to wcale prawdą. Przy żywopłotach, naprawdę, jeżeli będzie jakiś bardzo stary żywopłot, to znajdziemy gałęzie grubsze niż te, które mamy tutaj, ale zobaczcie, że tak naprawdę bez żadnych problemów nożyce sobie z tym radzą. Podsumowując, zapraszamy Was do odwiedzin naszego sklepu internetowego www.lasogród.pl, a także do śledzenia naszych portali społecznościowych Facebook i Instagram. Znajdziecie nas wpisując nazwę lasogród.pl. Z naszych mediów społecznościowych możecie dowiedzieć się o trwających, ale także przyszłych promocjach na wybrane grupy sprzętów. I przypominamy o trwającej w dalszym ciągu promocji na wszystkie modele nożyc do żywopłotu. Zarówno spalinowych, jak i akumulatorowych, o maszynach na wysięgniku, o których dzisiaj rozmawialiśmy, ale także o maszynach standardowych, które pokazywaliśmy tydzień temu. Do zobaczenia, cześć!